Siema Gabor z tej strony, SCP Observer, nie kliknęło się jakoś potężnie na głównym kanale, to wlatuje na drugi. Nagrywa na Twitchu tyśtofał.gabrowaty i klik.com/gabrowaty. Łapkujcie, spróbujcie, followujcie i zapraszam do socialu w opisie. Play, czwarty scenariusz, zobaczymy czy nam się to uda. Bo tu się trzeba skupić przy tej gierce, bo ona nie jest jakaś potężnie prosta, jak mam być szczery. Więc od razu, co od razu? Kamery po prostu chyba. O, można zrobić tego. Zróbmy sobie kamera scan. Siema Hoodiehead! Hello, hello, hello. O, standardowo, dobra. Tu można sobie zamknąć. On już wychodzi. Też można sobie zamknąć. Komputerka, o. Dźwięki są ważne ogólnie, no bo tu słychać tego wariata. Zobaczymy, czy nam się uda dzisiaj przejść. Podobno heavy jest jeszcze potężnie cięższe ogólnie. Zamknijmy, tu sobie zamknijmy za nim od razu. Witam, witam po latach, exactly. Hallway, czy on przeszedł dalej? On już przeszedł przez Tesla, no to fajnie. Zamknięte, zamknięte. Komputer, gościu. Dobra, on jest tutaj. Tak, to jest ten FNAF SCP Edition w pewnym sensie. O, dostałem jakiegoś achievementa. Możemy sobie zamknąć. Ja sobie przeszedł dalej. Komputerek i chodźmy sobie zgenerować prądu trochę. Bang! Okej, on wyszedł, a ten wyszedł? Wyszedł, no wyszli już oboje. To nikogo nie ma. Ten wychodził z prawej, ten z lewej. Okej, on idzie, ten też już idzie, już ich tutaj nie pozamykam, choćbym chciał. No dobra. No to rura. A, 9 sekund jeszcze, jasne. On jeszcze nie podchodzi do mnie. Tesla? Nie Tesla. Zróbmy sobie kamera scan. Okej. Okay. Nie wiem gdzie jest mrugacz ogólnie. Jest chill out. Tak notabene nie powinienem patrzeć innych kamer niż te na mrugacza w sumie, ewentualnie na początku, żeby ich pozamykać delikatnie. Tu już jest? Jeszcze go tu nie ma. A dziwnie. O, dzięki Hoodie za to. Hoodie wpłacił 1 złotego. Hoodie hat. Może biednie, ale zawsze coś kiedyś cię dużo oglądałem, może mnie pamiętasz ze streamów 2022-2021. Oczywiście, że cię pamiętam, Hoodie, no jakby gościu, byłeś subem. O! Oczywiście, że cię pamiętam ze streamów, byłeś subem u mnie, oczywiście, że cię pamiętam. Dziękuję za pieniążka, pozdrawiam. No nie będzie to najłatwiejszy scenariusz, ja mam wrażenie, że też dzisiaj jestem w takim stanie... Jestem osłabiony, o tak to określę, to może mi nie iść najlepiej. Pozdrówki, pozdrówki. Właśnie u mnie followage niestety nie działa. Pamiętam, pamiętam. W ogóle wysoki watch time jest na tym streamie. 7 minut, przynajmniej na YouTube, nie wiem jak na Twitchu. Na Twitchu pewnie wyższy. A już wyszedł, zarąbiście, ale zarąbiście im poszło faktycznie. To jest Roblox? Nie, to już nie jest Roblox, to już jest, to jest na Unity już. No to możemy w sumie zrobić tak, tak. Hallway. Okay. A pozdrawiam również serdecznie. Okej. Okay. Kurde, w takie gry nie można grać na chillku. Pytanie, no. Kiedy ligusia? Oj, nie wiem, byczku. Nie wiem, kiedy ligusia, przyznam się szczerze.
Dobra. Okej, czy on będzie przychodził od razu? Dobra, dostał w mordę Teslą. Nie mogę kamera skanu robić. Kościół, odpieprzcie. Spokójcie się. Kurde no. Czy ta postać tak wolno biega? No polecam, za darmo do pobrania ogólnie. Ten już przeszedł oczywiście. Druga już jest bliziutko, no to mam lipę ogólnie. A gdzie jest ten Ruga? Trzeba się na niego patrzeć. Na Steam? Tak, na Steamie za free quest. Dobra. Straż pod wiatr, ale tylko w trakcie wiosny. W zimę, jest za zimno, jest tylko nie na coś takiego. Weź to wyłącz, gościu. Gdzie on już jest? Gdzie on jest? Okej. Okej. Zamknijmy w takim razie. Czy tu jest free, czy nie? Tu jest free póki co. A tam jest mrugacz, dobra. A. Dobra. Nie wiem, 4 godziny 60% mocy. Chyba pod względem mocy w miarę okej jest, tak mi się wydaje. Janitorial work już był. Możliwe, że kiedyś sobie wrócimy do tego trybu, ale to się zobaczy. Dobra, wyszli sobie oboje. Chcę sobie zamknąć tego gate'a, bo tam drugaż może być. Mam energię znowu. Jeszcze nie, ale lipa. A jest mrugacz. Pod drzwiami już, czy nie? Jeszcze nie pod drzwiami. Ale kurde, mrugacz mi za szybko przychodzi. Powiem szczerze. O wiele za szybko mi przychodzi mrugacz. Nie zamknąłem drzwi. Czemu jestem taki wolny? Chyba śmierć, nie? Tak. Kurde, no dobra, wiecie co, może ja mam problem w taktyce? Może ja mam problem w taktyce, w sensie... Za rzadko się patrzę na mrugacza, może po prostu się skupmy na mrugaczu, tak bezpośrednio. Nie wiem, na trzeciej godzinie padłem? Jakoś to... Tak na trzeciej, tak mi się wydaje. Czyli co, w praktyce tak, od razu, w sensie tu mogę... A, on już wychodzi, od razu! Lipa, lipa, lipa. A to jest ostatni scenariusz przed Heavy, ja bym chciał do Heavy wejść, kurde. Dobra. Tu zamknijmy. Zresztą, o, naukowiec. Mogę go zabić Teslą? O kurde, mogę zabić... Zabiłem gościa Teslą! Ale beka! Ale śmiesznie. Więcej, więcej, więcej was. Wrócił się? Gość się wrócił, beka. Ale śmiechowa. Intrygujące dosyć. Tak, przychodziłem już demo The Joy of Creation, jest odcinek nawet na głównym kanale. W sensie nie przeszedłem go, właśnie, ja go mogę... Dobra, zapomniałem o tym. Nagramy sobie na następnym streamie The Joy of Creation demo. Na drugi kanał, spróbujmy sobie przejść. On się nie kliknęło na głównym kanale, a szkoda, bo kiedyś się potężnie klikił The Joy of Creation, kiedyś. Rugacz już wyszedł raczej, on ten przecież przed Tesla, tak, wyszedł.
Bo tam zarządzać energią, to ja tam daję radę. Problem jest tylko w tym frajerze, on przeszedł przez Tesla. O, shit. Dobrze, że sprawdziłem, bo się nie spodziewałem go tutaj akurat. Jak mam być szczery? Wcale się nie spodziewałem. Dobra. Gościu. Ha! Gość se lewituje, to nieźle. Poszedłeś se stąd, poszedłeś. Dobra. Gdzie jestem? O Jezu, for real. Sensu tu podszedłem. Dobra. Nie wiem, ciągle tu jest. Mamy free póki co. O, ruszył się. Violence room, hallway. Nie, cofnął się? Nie. Where the fuck on jest? Zróbmy sobie kamera scan. Okej. 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 Okej, odbił od razu. Gdzie on jest? On już przeszedł. On już przeszedł dalej! No to nieźle, gościu. No to fajnie, że tak daleko już poszedłeś, typie. Żebym za łatwo nie miał przypadkiem. A to jest, kurde, czwarty scenariusz dopiero, co nie? A ja już tak lamię. Znaczy lamię, no nie idzie mi zbyt dobrze. To braki w taktyce mam po prostu. Ruszył się? Nie ruszył się. To są te kamery, te bliższe, kurde. To jest coś typu światełko we FNAF-ie 1, chyba z tego jest fajne. Tutaj jest coś te. Okej. To jest to. Dobra. 4 godziny. Nie, energiowo dobrze stoimy bardzo. Na mrugacz jest. Ty, airlock można aktywować. Na mrugacza brzmi dobrze. Dobra, zamknijmy to sobie. Jestem mrugacz w takim razie. Dobra. Gdzie on jest? Tutaj jest, dobra. O! 650? Gościu, co ty tu robisz? No i lipę mamy, będzie mnie wkurzać teraz, będziemy się pojawiać za plecami. No lipa, lipa, co zagra SCP Observer? Się rusza? Nie rusza się. Ta muzyczka zaczęła grać losowo. Okej, tam wraca i tam też jest pod drzwiami, trzeba zapamiętać. Dobra, żegnamy użytkownika. Jak tam rugacz? Odszedł, dobra. Zamykamy. Kurde, no nie jest najprościej, przyznam szczerze. Nie wiem, gdzie jest mrugacz. Jed. Nie wiem, gdzie jest mrugacz. A, mrugacz tu stoi cały czas, dobra. Dobra. A ja też mam internet od Orange'a i swego czasu miałem problemy, ale te problemy wynikły raczej z tego, że miałem kabel zły do komputera, w sensie no wadliwy. Connection lost, no i dobra, zamknę na wszelki. Bo lipa jest. Jak kamery padają, to nie wiem, gdzie jest mrugacz, a jak nie wiem, gdzie jest mrugacz, to wchodzę w stan delikatnego przerażenia.
Znaczy ja ogólnie wchodzę w stan delikatnego przerażenia. Dobra, chodźmy szybciutko po energię. 2 godziny, moi drodzy, bliziutko jesteśmy. 8 sekund, ale lipa. Okej, okay, no to te drzwi już musimy mieć permanentnie zamknięte. Będzie tam zużywała energię, ale ciul. Dobra, zaraz. 2 godziny powinniśmy przetrwać na tym, na takim message'u. Tego już w ogóle nie ma sensu patrzeć. No nie, 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 kurwa! Dosłownie widać, na moich oczach mi wchodził do drzwi, gościu! Ale lipa! Typie! Ale lipa, no dobra, ciul, nadaję sobie jarby mocnej. Jarba odświeży mój umysł. Można rzec. Mam się. Kurczę, jaki pieczony lipa. Tak blisko, no gość na moich oczach mi wchodził do pokoju, więc... No i to kwestia sekundy, żebym ja to zdążył zamknąć. Ja nawet klikałem zamknięcie, tylko gość mi po prostu... No już mordą zablokował te drzwi, można rzec. O Jezus, jeszcze... Jeszcze ubrudziłem biurko. A, dajcie mi sekundę, bo... Mam jeszcze anyżową yerbę, a nie jestem zbyt dużym fanem anyżu. W sensie nie jest jakiś potworny w smaku, ale... Fan, no nie nazwę to z siebie bycia fanem anyżu. Na pewno. Jak już mamy sekundową przerwę, to jeszcze sobie tabaczko pozwolę zastosować. Na otrzeźwienie umysłu, można rzec. Jestem brudny? Nie mam jak sprawdzić nawet. Kurde, tak blisko było. No zły jestem, zły jestem. Ciul. Nie patrzymy na nic innego oprócz tam mrugacza. Zamykamy mu drzwi. I tyle w sumie. Nic więcej nie robimy po prostu. Energia pierwsza. Kurczaki pieczone. Gierka mi ogólnie bardzo przypomina FNAF 1, jak mam być szczery. Miałbym porównać to do jakiejś części FNAF-a, do FNAF 1 najbardziej. No na resztę nie ma sensu patrzeć, bo co, walnę na testy któregoś, to są bardzo nikłe szanse, już się marnuje energię i czas na patrzenie na to. Tak to zajmujemy się komputerkiem, zajmujemy się mrugaczem i mamy tutaj te małe boczne kamery. No można tego airlocka aktywować, to też trzeba pamiętać, że można to włączyć. Dobrze, są te dźwięki, one dużo ułatwiają. A nie grałem w Security Breach niestety, więc nie wiem. Więc nie wiem, dobra, zamknijmy go. No czwarty scenariusz mi, już mi trzeci delikatnie sprawiał trudności, ale trzeci jeszcze się dało ogarnąć tak w miarę bezproblemowo, no zresztą przyszedłem go na odcinku. A czwarty to już jest dramat, no potem jest od razu Heavy, nie wiem jak w Heavy będzie i czy w ogóle się dowiem jak będzie w Heavy. Bazując na tym, że to by nie mówić, to nie mogę przejść czwartej nocy. Weźcie sobie. Tam od pewnego etapu co 30 sekund można się podejmować tego generatora. Od którejś tam godziny. Okej. Okay. Mrugacz już raczej wyszedł. Nie, nie wyszedł. Aleluja. Dobra, cyk. Siedzisz tu ciągle gościu i stąd. Wyszedł na pewno już. Tak, wyszedł. Też nie wiem, czy to faktycznie działa taktyka taka, żeby po prostu mu patrzeć się na niego. Siemam biały wilczur, siemam byku. To naprawiamy.
patrzymy się na niego. Mechanika mrugasza jest podobna bardzo do Endurance, z tego co pamiętam. O jest, gościu, pal wroty. O jest, weź. No, tak patrzmy. Rama niezwykłą SCP, ale co? O czym konkretnie mówisz, szefie? Ja mogę to kliknąć już, czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie. A nie, aż mogę. Już fakt tego, że tutaj trzeba chodzić, to The Joy of Creation mi się przypomina. Jak jest ten fakt chodzenia. A, wyglądowo. Ona nie jest bardzo podobna chyba. I tu czekamy w takim razie. Ale mam tutaj ten dokument tego, nawet nie wiedziałem. Ale śmieszne, nawet nie wiedziałem o takich rzeczach. Dobra, jak to wygląda? Git. Git, dobra. Ojejku, i tak od pewnego momentu rozgrywki trzeba będzie mieć cały czas gate'a zamkniętego, bo tam będzie mrugacz. Tego trzeba bardzo dużo zapas energii zrobić. No jestem ciekaw, jak hej będzie mrugacz. Ale dramat, no. Płaczę się. Płaczę się, moi drodzy. I will cry, przyznam się szczerze. Jeszcze mi się łapy pocą, kumacie. To się bardzo rzadko zdarza. No nie mogę przejść tego scenariusza. Widzowie, dajcie jakieś typy. Tipy. No will cry, bo jest dramat, no. On już wyszedł! Co jest? Nie za szybko, kurwa? Koniec scenariusza, już nie pamiętam, jak się kończy ten scenariusz. Ogólnie, jak się scenariusze kończą. O Jezu. Kościu. Zniknął. A pamiętam, że jakoś tak głośno się kończy. Przestraszyłem się go w poprzednim odcinku, jak trzeci scenariusz kończyliśmy. A, no tak, 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 że sobie przypomniałem, Foxy, faktycznie. Ja się staram grać dobrze, ale nie jest to zbyt łatwe. To jest RNG, ja bardzo widzę tutaj dużo elementów losowości i nieprzychylnych dla gracza, niestety. Jasne, Wilczur, jasne, powodzenia, trzymam kciuki. Trzymam kciuka bardziej. Clear, clear, clear. Nie wiem, co jeszcze trzeba patrzeć na mrugacza, żeby się nie ruszył, tak faktycznie. No to potrafi przestraszyć, przyznam szczerze. A w heavy podobno ma być gorzej, kumacie? Wiadomo, mechanika mrugacza w ogóle tak działa, ale raczej tak działa. Mi się wydaje, że tak działa, to jest takie najsensowniejsze. O. Klawy, klawy, ambient, klawy. No i dużo asetów z Containment Bridge, co by nie mówić. Akurat byśmy obok genet sobie naprawmy. Clear, clear. Odwalcie się ode mnie. Tyk. Cyk. Cyk. Ojejku, ojejku. Zapomniałem o tym The Joy of Creation Remake. Mam być szczery. Dobra. Ciężko jest, kurczę. Ruszył? Nie, nie ruszył się. O dziwo. A po co ja to podszedłem teraz? Bez sensu troszeczkę zrobiłem. Ojejku, ojejku, ojejku.
No to zamkniemy na chwilę. Czy się nie ruszył? Nie wiem, to patrzenie działa na niego, żeby. No ale co z drugiej strony, co innego ma na niego działać? Nie patrzenie się. Odwaź się, gościu. Domógł już? O jest 9 sekund. Ale nie fart, ale dobra, przynajmniej generatorki naprawimy. Chciałbym przejść ten scenariusz, kurde, bo jest ciężko. Psik! Ale mi się kichło. Oj. Dobra. Ten jeszcze nie przyszedł, kurde, frajer. Ten czas jest. Wywalaj stąd ten tydzień. Jest znowu źle. Muszę mieć bardziej w głowie oczytane, ile czasu to jest tyle czasu. To jest zawsze napisane, ile jest czasu, kurde, a ja w złych momentach przychodzę. Za wcześnie, w sensie zawsze przychodzę. Dobra, clear. Już mi się nie podoba to, że już, kurde, czwarta noc i tu już trzeba tryhardzić, no bo ja już muszę tryhardzić, żeby to przejść. Może nie mam talentu do tego typu gier, a to też jest prawdopodobne. No jest w tej grze. Ten escepek. Jest dosyć zabójczy. Ale kurde, tak się często patrzę na mrugacza w sumie, że... gość się nawet nie może ruszyć. Bo on tak strasznie zespeedrunował na początku, od razu wyszedł z klatki, kurde. To jest to RNG właśnie, o których mówiłem. Za wcześnie, nie iść tam, Gabor. Clear. Tak. Komputer chyba wchodzi w momencie, w którym ja jestem na kamerach, tak mi się wydaje. Że on wtedy zaczyna hakować znowu za wcześnie. Co za człowiek za mnie. Nie mam wyczucia czasu. Bo... Nie wchodzi, tylko jak jestem na kamerach. Keynote. Dobra. Ten sprint, kurde, wkurzający, taki króciutki. No to gówno zrobię. No właśnie, no jakie gówno RNG, kurwa. O Jezu. No, ale się... Pół godziny próbuję przejść to już. No lipa, no. Może to jest kwestia tego, że jestem osłabiony. W sensie osłabiony, no nie czuję się najlepiej, co nie? I dlatego może mi idzie tak, nie wiem, nie najlepiej. Kurczaki pieczone. O, ojejku. Lipa potężna. Nie, no będę próbować. Jestem nieugięty, ale kurczę, no wkurzam się tylko. To potężnie się wkurzam. Bo jak miałem tego mrugacza już ogarniętego, to frajer zaczynał kurczę speedrunować. Jejku. Plus jest taki, że w tej grze nie ma bugów raczej. No już wyszedł frajer, już wyszedł. No i ostatnio pół gry go żeśmy trzymali na tej kamerze, więc...
Więc go trzymajmy po prostu. Nie jest to najprostsza gra na świecie, przyznam się szczerze. Na te boczne też trzeba, kurde, często patrzeć, bo ci frajerzy potrafią zaskoczenia wejść tak jak 35 po poprzedniej rozgrywce. Chodźmy po prąd. Dobra. Ir. Ir. Mam takie wrażenie, że nie mogę tych kamer mieć cały czas odpalonych. Ponieważ będzie mi to za dużo energii zżerać, a energię muszę sobie zostawiać, kurde, aż tam. Na mrugacza, jakbym musiał mieć gate cały czas zamkniętego. Kurwa syn. Dobra. No i taka monotonna się staje ta gra, po prostu patrzenie w kółko tego i cyk, cyk, cyk. To zamykamy, tu jest clear. Dobra. O, i do przodu można rzec. A, ruszył się. Ej, Boże, ale dramat, ale dramat. Gdzie ty jesteś, typie tu? Już wyjdź stąd, typie, no. Poszedłeś już? Poszedłeś już, dzięki. Dobra, chodźmy po energię. No, dawaj. Dobra. Okej, ruszył się. Teraz go znajdziemy. Okej, surveillance rooma poszedł bez sensu. Dobra. Chce se tam siedzieć, niech se siedzi. I to absolutnie nie przeszkadza. Dobra. Jejku. Też tak dużo nie mówię, ale się skupiam potężnie. Bo naprawdę chcę przejść ten scenariusz, no bo już mam ile? Już godzinę próbuję ogólnie go przejść, biorąc pod uwagę, nie wiem, poprzedni odcinek, może nie całą godzinę. Dobra. 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 Waria clear w miarę. No idź stąd, człowieku. Poszedł sobie. No kurwo! Jebana! Szmato! No nie mogę tego przejść! Kurwa! Mać, no! A nie mogę tego przejść! Damn! Lipo. Wiem, nagrywaliśmy na tym streamie, Anomaly Bridge pojawi się na głównym kanale za jakiś czas. Jasny gwint, no nie mogę, widzowie, no. Dzisiaj nagrywaliśmy na tym streamie Anomaly Bridge. Będzie na głównym kanale za jakiś czas. W ciągu kilku dni, ale to polecam sobie obczaić odcineczek z tego. Nawet miniaturkę już mam zrobioną.
za trudne to jest dla mnie, for real, naprawdę. Nie mogę. Nie wiem, co robić źle, nie wiem, jaka jest inna taktyka na to. No i skurwysyn już wyszedł, no popłaczę się. Znaczy nie, no ludzie, nic się nie stało heavy jak coś. Ja też kiedyś już grałem w Anomalii Breach, ale teraz sobie robię taki, można rzec, rekreacyjny powrót do tych trybów, więc tam ludzie, bo nic się nie stało jak coś. No tak fajnie, że napisałeś, co nie, że wyszedłeś z inicjatywą i uznałeś, że ej, napiszę mu, żeby sobie zagrał, nic złego nie zrobiłeś. Jak wygląda, ale co, miniatura? Prosto bardzo. Miniatur z Robloxa nie robi się jakoś turbo prosto, ale wychodzą bardzo prosto. Można użyć takiego stwierdzenia. Człowiek się denerwuje, irytuje na tą grę. O, zatupanie losowe. Co ono ma oznaczać? Wypierdalaj. Może im większy jest power usage, tym częściej wychodzi ten komputer na przykład? Może to jest głupia teoria? Dobra. No ja trzeci też przeszedłem, ogólnie trzeci scenariusz mam z głowy, co nie, bo też już go przeszedłem, ale mi tam chodzi o czwarty, co nie, my teraz przechodzimy czwarty. Nie jest najprościej na świecie, ujmując to w dosyć klasyczny sposób. Miłej kąpieli w takim razie, wariacie. Ten poszedł, poszedł. No przynajmniej patrzenie się na mrugacza oddaje faktycznie. Tak, te kamery bardzo często sprawdzam. Najczęściej umieram właśnie od tych frajerów. Jak już mrugacza opanowałem, trzeba się na niego po prostu patrzeć. Jak za każdym razem, ja sprawdzam te kamery przed pójściem po energię. Wracam. Pierwsze co robię, to patrzę się na energię znowu. Znaczy na kamerę. Ojejku. Ogarniemy. Naprawdę, bardzo szybko podchodzą i dużo tam nie trzeba czasu, żeby oni weszli do tego pomieszczenia, bo oni sobie postoją chwilkę przed i od razu wchodzą, co nie? Nie wiem, jaką inteligencję mają teraz, szczerze. Dobra. Oczywiście już się musiał ruszyć. On. Max jest 20, to nie wiem, jakie oni ma. Jakie oni mogą mieć teraz? Poszedł, ten też sobie poszedł. Chodźmy po energię. A nie, chyba jeszcze nie ma energii. Fajna jest ta mechanika, że można odzyskiwać te 3%, bo ja dosyć często to używam. Oj, nie tym szyć. O, cześć, przestraszyłem się, przyznam szczerze. No on też potrafi przestraszyć, jak mam być szczery. No, te 3% paradoksalnie to jest dużo. Ojejku, no. To dużo energii idzie odzyskać. Nie wiem, czy mam dobrą taktykę też z te kosem, bo sam wymyśliłem. Dobra.
Rura po energię teraz w takim razie. No już teraz godzinę się męczę, co najmniej. Kto? Kto? Jaki? Przecież kurwa sprawdzałem! Ja pierdolę! Kurwa mać! Sprawdza... Dosłownie przed pójściem po pierdoloną energię sprawdziłem kamerę, no kurwa! Ile to potrwało czasu? No jasny chuj! Ale to jak oni podchodzą, to ja widzę to na tej bliższej kamerze, tej podpokojowej. O jest, no nie mogę. Nie mogę, widzowie. Godzinę próbuję. Erengie, po prostu no, czynnik losowy mnie wkurwia w tej grze, no. Ja pierdolę, no nie mogę. Przepraszam, że tak zaczynam wyklinać. Nie, ja muszę chwilę przerwy. Ja sobie wrócę na chwilę do menu. Wejdźmy sobie na custom scenario. Stawmy sobie 20 wszystkiego. Sprawdźmy jak to jest po prostu, bo jeżeli ja tam nie daję rady, to jestem ciekaw jak tutaj będzie. Play, zobaczmy co się dzieje na czymś takim. Ja wiem, że mogę tutaj hej włączyć, no ale... O, gdzie on kurwa już jest, przepraszam bardzo. On już jest tutaj! Haha! Ale speedrun robił to SCP. No, niezły speedrun. O, można zrobić tego Erloka. Niezły speedrun robi Mrugas, przyznam szczerze. No, jest ciężej, przyznam szczerze. A, już tutaj jesteś, to fajnie. Teraz to w ogóle nawet nie ma czasu podchodzić do generatora, moi drodzy. Nie ma czasu podchodzić do gena. W ogóle. No, tutaj... No i chuj. Dobra, ale to podejście mnie zainspirowało, moi drodzy. Zostałem zainspirowany. Może, ale tylko i wyłącznie może, wystarczy zagrać na czwartym scenariuszu i po prostu nie chodzić do generatora. Spróbujmy po prostu do niego nie chodzić. Po prostu róbmy rundki z katego... O, siedźmy cały czas. Róbmy takie rundki. Cyk, cyk. Sprawdzamy komputer i patrzymy na mrugacza. I tak w kółko, bez patrzenia na gena. Może ja nie potrzebuję tej energii. Jeżeli mrugacz nie zdąży dojść do pompa, znaczy do mnie, to nie będę musiał mieć cały czas zamkniętej drzwi i nie będę musiał iść, kurde, ten. Chodźmy tylko po energię, jak się faktycznie ekran, jak się kamery popsują. Spróbujmy w ten sposób. Może ten scenariusz się uda przejść tą taktyką. No, zamknij te drzwi jebane. Bo jak mnie zabijają, to w momencie, w którym idę ten, to po energię. A na to też mam pewien lifehack, ale to wam zaprezentuję dopiero jak będzie okazja do zaprezentowania go. Może tak się da przejść, choć te 3% używane często daje mega dużo energii. Wystarczy kurde 10 razy to użyć, a nawet luzie 10 razy się tego używa. I dajesz, masz już kurde 30% energii. Może to jest tak. Znam się. Zamykaj tego. Bo to jest ta pętelka, w której oni mogą się pojawić pod drzwiami, jest o wiele krótsza. Tesli używać, ale... To jest moja taktyka, że po prostu jak podchodzę po geny, naprawić generator i po energię, to zamykam obie drzwi.
Wyszedł, wyszedł. No chuj, no. Czasami chyba widocznie musi wyjść. Może w ten sposób. Już tego typu rozgrywka nie napała mnie determinacją, ale no zobaczymy. Może to jest taktyka na ten scenariusz. Bo też robienie ciągle tego samego w kółko to jest kurwa definicja szaleństwa, więc może nie popadajmy w szaleństwo, tylko próbujemy sobie zmienić w naszych taktykach w momencie, jak one nie wychodzą. A luźna sugestia. No wiem, że mogę sprawdzać tego chyba. To tobie chodziło o ten panel tutaj. Fajna jest gierka, fajna. Mimo wszystko, że się wkurwiam, to podoba mi się. Trochę sztokholmski syndrom tutaj mam, że coś mnie irytuje. Poza we mnie negatywne emocje, a mimo tego darzę to jakąś tam sympatią. No to jest 600-500, trzeba pamiętać, że istnieje, żeby się nie przestraszyć. Bo strach w takich sytuacjach też nie jest dodatkowym zjawiskiem. Może wzbudzić się adrenalinę, co prawda. Adrenalina może pomóc, ale sam sobie strach raczej nie. W tejże grze przynajmniej. No, usnijmy to. I tylko jak idziemy naprawić gena, to chodźmy po energię. Może się uda tą taktyką w sumie. Jest to takie głupie. Chuj co wychodzi i tej energii nie mamy zaraz tak mało. 60% na 4 godziny. Więc sound sumiki. O, cześć, zapomniałem o tobie. Jak mówiłem, żeby właśnie, żeby nie zapominać. Dobrze, że nie ma mody tego, kolizji. Możemy przenikać sobie przez niego po prostu. To też dużo łatwiej, bo nie musimy go okrążać ze sprintem. No to trochę taki Five Nights at SCP, ale to dużo można tutaj nasłużyć. No Endurance przecież na czymś podobnym bazował, kurde. Endurance był super grą, co by nie mówić, a nadal jest, co by nie mówić. O! Może byś nie myślał, że się nie widzę. Odchodzisz? A, w ten sposób, no ta, to ty też można w ten sposób robić. No, póki co chyba jest okej, okay, jak mi się wydaje, energetycznie. Sounds great, póki co. Chcę być skupionym ogólnie, ale jestem w ogóle pod wrażeniem tego, że zajęło mi 40 minut, aby zmienić taktykę. To dużo mówię o moich zdolnościach adaptacyjnych. Mam być szczery. Bardzo łatwo może się powinąć noga w tym tego typu zrobienia automatycznych rzeczy. Znaczy po prostu nóżka powinna. Okej, no widzicie, tutaj dobrze zamknąłem, prawdopodobnie teraz bym umarł. On akurat podszedł jak szedłem na prawdziwy gen. Dawaj. Poszedł. Jest ok, I guess? Kurczak chyba szybciej odchodzi, znaczy kurczak, 3199. Chyba jest ok, chyba... Znaczy no nie będę odpukiwać oczywiście, bo zaraz się coś może spieprzyć w każdym momencie oczywiście. To forsowanie tego gena nie było takie dobre.
Ale jak bardzo będę w stanie robić tą taktykę w kolejnych nocach. W ogóle jak wygląda Heavy. Heavy to jest inny zestaw SCP-ków w ogóle. Ale ja już się tak rozmarzyłem, że o, heavy, a nie wiadomo, czy przejdę, moi drodzy. No zamknij to, kurwa! To też zamknij, wypierdalać. On stąd, frajerze. Chyba. Ojejku. Generator. Ten? O shit, pierwszy raz tak miałem. Czy ja teraz umrę? Mam jedną godzinę do końca. Proszę, Gabor, nie umieraj. Dobra. Kurwielec, no. Wąd stąd, paszczury pierdolone. Jezus, dawno mi światło nie zgasło, dlatego troszeczkę spanikowałem. Dawaj. Gratulacje, Gabor. Zajęło ci to tylko godzinę ponad. Boże święty. Ale dramat. No dobra, no kwestia zmiany taktyki. Udało się, ale na tym odcinku już się nie przekonamy, co się dzieje w Heavy. Bo sobie skończymy ten odcineczek, więc dziękuję bardzo za oglądanie. Łapkujcie, subskrybujcie, followujcie, nagrywamy na Twitchu. Twitch to fab/gaborowaty i na kikuki.com/gaborowaty. Łapkujcie, subskrybujcie, followujcie oraz zapraszam na sociale w opisie. Jeżeli dotarliście do tego momentu, napiszcie, moi drodzy, Niemiec w komentarzu lub na czacie. Yo.